Ponieważ nikt się nie zgłosił, to przechodzimy do Słowa Bożego, na początek naszych rozważań, właściwie na początek naszego nabożeństwa. Będziemy korzystali z listu do Filipian, rozdziału trzeciego. Trzy wersety. 17, 18, 19. I tak po kolei sobie rzućmy okiem na to, co tu zostało napisane. Bądźcie naśladowcami moimi, bracia, i patrzcie na tych, którzy postępują według wzoru, jaki w nas macie. Dla wielu ludzi, którzy dzisiaj tak dobrze operują, w cudzysłowie tak dobrze operują w internecie, to, co napisał apostoł Paweł, to jest herezja. Dlaczego? Dlatego, że on napisał: bądźcie moimi naśladowcami i patrzcie na mnie jako na wzór do naśladowania. No to nic gorszego nie mógł powiedzieć. To jest straszna herezja w ustach i w oczach wielu, wielu ludzi. Dlaczego ludzie tak reagują? Są dwie przyczyny. Pierwsza przyczyna jest taka, że niestety, to jest prawda, że bardzo często w kościołach nie widzimy dobrych przykładów. To jest prawda. Nie ma co wymyślać, nie ma co w tej chwili wylewać krokodyli łez. Po prostu tak jest. Nieważne są przyczyny, tak jest. Druga skrajność to są ludzie, którzy naoglądali się tych wszystkich przykładów, tych wszystkich złych przykładów, i mówią: patrzmy tylko na Jezusa, tylko na Jezusa. Nie patrzmy na ludzi. No bardzo przepraszam, ale ja jestem w zborze, w którym są ludzie, nie aniołowie. Jak będę w zborze, gdzie będą aniołowie, no to pewnie mój sposób widzenia będzie zupełnie inny. Natomiast jestem pośród ludzi. I w naturalny sposób oczekuję, że ci ludzie będą dawali... No jakie byście chcieli, żeby dawali świadectwo? No dobre przecież chyba, a nie złe. Im lepsze świadectwo wydają, tym lepiej. Jeżeli to jest świadectwo tak dobre, że mogę tych ludzi naśladować, to to chętnie robię. Jeżeli ci ludzie są dla mnie wzorem, to są dla mnie wzorem i nie udaje, że jest inaczej. W przeciwnym wypadku, słuchajcie, popadamy w pewną dewocyjność, dewotyzm. Nie, ludzie to tylko złe, tylko Pan Jezus, patrzę tylko na Pana Jezusa, idę tylko za Panem Jezusem. To znaczy, że nie masz dla ciebie miejsca w Kościele, bo w Kościół składa się z normalnych ludzi. Apostoł Paweł sam przyznał się w Dziejach Apostolskich, że w jednym z miejsc, w których Bóg go zaprowadził, były drzwi otwarte do głoszenia Ewangelii, no ale się martwił, bo nie było tam Tytusa, no i nie rezygnował, i zrezygnował. A zaraz później napisał, że Bogu niech będą chwała, że On nas podnosi z każdej słabości, z każdej niemocy. Czyli uznał swoją winę, ale jednocześnie powiedział, że on zawierzył Jezusowi i Jezus go podniesie z tej całej sytuacji. Więc drodzy bracia i siostry, czy możemy powiedzieć uczciwie, że w pewnych kwestiach, pewnych sprawach ktoś powinien z nas brać przykład, że jesteśmy jednak dobrym wzorcem do naśladowania. Jeżeli tego nie możesz powiedzieć, to dlaczego? Nie przejdzie ci przez usta? Ja nie pytam, czy ci przejdzie przez usta, ja pytam, czy to jest prawda. Ja nie bałbym się powiedzieć, jeśli chodzi o jakieś tam zasady mojej służby, czy nawet życia, nie bałbym się powiedzieć: bierzcie ze mnie przykład. Nie mam w tym żadnego lęku ani strachu. I nie ma w tym żadnej mojej pychy, bo ja wiem, że to nie jest moje dzieło, tylko dzieło mojego Pana. Przepraszam bardzo, mam się wstydzić dzieła mojego Zbawiciela? Mam powiedzieć, że On po prostu zbawił mnie i spaprał tą robotę? No to chyba jest jakieś nieporozumienie. Ale idźmy dalej. Wielu bowiem z tych, o których często wam mówiłem, a teraz także z płaczem mówię, postępuje jak wrogowie krzyża Chrystusowego. Co to są za ludzie? No to jest przeciwieństwo
można powiedzieć, tego wzorca, którym jest sam apostoł Paweł. Paweł mówi, ci, którzy postępują inaczej niż ja i moi współpracownicy, to są ludzie, o których z płaczem mówię, że są wrogami Krzyża Chrystusowego. No cóż złego powiedział? Powiedział prawdę. Dzisiaj jak to powiesz komuś, to się obrazi natychmiast. Dlaczego ty mnie osądzasz? A dlaczego nie? Przecież Biblia mówi, że mamy prawo osądzać siebie nawzajem. Mamy obowiązek wręcz to czynić. Nie mamy prawa do sądu. Nie mamy prawa do wydawania wyroków, bo to jest domena naszego Boga, ale mamy prawo do osądzania. Mamy takie prawo, bo nam Biblia je daje. Więc jeżeli Paweł jest wzorem, to mówi o tych, którzy nie naśladują go, są wręcz antywzorem, jeśli mielibyśmy to jakoś precyzyjniej ująć. I Paweł mówi, niestety to są wrogowie Krzyża Chrystusowego. Dzisiaj jest wielu ludzi, którzy są wrogami Krzyża Chrystusowego, a część z nich mówi, tylko Jezus, nie patrzę na ludzi. To sobie wyobrażam teraz mojego Zbawiciela, który przyszedł na świat i zobaczył tych ludzi. Pamiętajcie, że jak my widzimy słabości ludzi, no to w jakimś sensie widzimy też swoje słabości, bo wszyscy jesteśmy grzesznikami. Ale Jezus przyszedł na ten świat bez grzechu, więc widział wszystko bardzo ostro. To w tej sytuacji powinien powiedzieć coś takiego. Ojcze, ja tylko patrzę na Ciebie. Ja nie patrzę na nich nawet. Nawet o nich nie myślę, nawet nie zwracam na nich uwagi, bo gdyby tak było, to bym się chyba załamał. Czy on coś takiego kiedyś powiedział? No nie. Nie może być obłudnikami, nie możemy być jakimiś super Chrystusami, którzy lepiej widzą pewne rzeczy niż sam Jezus Chrystus. Jeżeli nie postępujesz zgodnie z pewnym wzorem, który jest zapisany w Biblii, to jesteś wrogiem Krzyża Chrystusowego. Tak mówi Słowo Boże. I tu nie trzeba być naprawdę szczególnie inteligentny, żeby to zobaczyć. A końcem takich ludzi, jak czytamy, jest zatracenie. Ponieważ ich Bogiem jest brzuch. Co to są za ludzie, których Bogiem jest brzuch? No to są ci, którzy szukają tego, co dla nich przyjemne. Tylko i wyłącznie. Pamiętamy niedawne czasy, kiedy kościoły były zamknięte, a wielu pastorów wypisywało takie oto laurki sobie. Tęsknię do tego czasu, żeby móc polecieć na wakacje. Tęsknię do tego czasu, żeby mógł pójść do centrum handlowego i wypić kawę latte, oczywiście odtłuszczone mleczkiem. To były ich tęsknoty. Ich Bogiem jest brzuch, ponieważ oni tęsknili za przyjemnościami. Dlatego nie dziwcie się, że jak przyjdzie czas, kiedy trzeba będzie przyjąć znamię bestii, to wielu tak zwanych wierzących pobiegnie z radością. I jeszcze będą udowadniali, że jesteśmy głupi, bo tak prostej rzeczy nie zrobimy, a przecież później możemy sobie głosić Ewangelię. To tak. Pan Jezus tylko tyle, że Pan Jezus powiedział, że przyjdzie czas, kiedy nikt nic nie będzie mógł już czynić. Przyjdzie czas ciemności. Chwałą to, co jest ich hańbą. Czyli ci ludzie uznają za chwałę to, co tak naprawdę przynosi im hańbę. Czyli ucieczka przed odpowiedzialnością w ich przekonaniu jest chwałą, a tak naprawdę jest ich hańbą. Jeżeli tak prostych rzeczy nie potrafimy zrozumieć i nie potrafimy przestać myśleć o rzeczach ziemskich, to w jakim sensie nadajemy się do służby? W żadnym sensie. Po prostu się nie nadajemy i tyle. I z takimi ludźmi nigdy do ładu nie dojdziemy. Nigdy. Ponieważ jeśli pokażemy dokładnie palcem na to, co robią złego, to powiedzą, że nie mają, nikt nie ma prawa ich osądzać. Ale jeśli Biblia mówi, że oni odbiegają w swoim postępowaniu od wzorca, którym jest Słowo Boże, od wzorca, które inni naśladują, no to cóż nam pozostaje, jak powiedzieć, postępujesz źle, postępujesz niegodnie, nie postępujesz jak człowiek wierzący.
postępujesz jak ten, który umiłował ten świat. Natomiast apostoł Paweł dalej napisał, nasza zaś ojczyzna jest w niebie i stamtąd oczekujemy naszego Zbawiciela. Stamtąd oczekujemy naszego Zbawiciela i słuchajcie, On przemieni znikome ciało nasze w postać podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, która też wszystko poddać sobie może. Czasami ludzie mówią, że jak będą mieli nowe ciało, to będą mieli takie ciało jak Jezus po zmartwychwstaniu. Nieprawda. Przecież jeszcze raz to przeczytajmy. On przemieni nas w postać podobną do uwielbionego ciała swojego. Podobną. Nie będziemy mieć takiego samego ciała, bo nie jesteśmy Bogiem. Ale będziemy mieć ciało podobne do uwielbionego ciała. Co to oznacza? Nie wiem. Nie wiem. I nikt nie wie. I dobrze, że nikt nie wie, bo dopiero by się zaczęła licytacja. Reasumując, powinniśmy być wzorem dla naszych braci i sióstr w każdym naszym postępowaniu. Powinniśmy dla nich być zachętą, ponieważ oni patrząc na nas, kiedy przeżywają jakieś słabości, to mogą powiedzieć, no Panie, jeśli naprawdę ten człowiek jest w stanie pójść, to przecież Ty masz dla mnie to samo błogosławieństwo. Przecież nie jestem w niczym gorszy od tego człowieka. I ten człowiek, który przed chwilą przeżywał trudność, wstaje i bierze się do służby i do pracy. Bądźmy wzorem dla naszych braci i sióstr. Bądźmy takim wzorem, bez względu na wszystko. I nie zajmujmy się plotkami, obmową, kłamstwami, oszustwami, pomówieniami, bo to jest wszystko nieistotne. Gdyby ktoś mi pokazał zdjęcie mojej żony, która całuje się z obcym facetem, to bym spokojnie powiedział, że to jest fotomontaż, ponieważ znam moją żonę. I ona jako wierna żona jest dla mnie wzorem wiernej żony. Dlaczego tak łatwo podsłuchujemy ludzi, którzy bzdury opowiadają na różne tematy? Jeżeli są dla nas ludzie, którzy są wzorem, to stawajmy za nimi murem. I kończmy głupie dyskusje, i kończmy plotkowanie, i postępujmy tak, aby na tym świecie światłość Jezusa Chrystusa była widoczna. Amen. Przyjdź i napełnij nas mocą.
lekarzem dusz. Jesteś światłem, co w ciemnościach nie gaśnie.